Witam Was tutaj, cześć, to mam Zunosz. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z kolejnego naszego nowego scenariusza. Tak, to jest scenariusz, można w sumie powiedzieć, Cities: Skylines PlayStation 4 Mass Transit. Gdyż kolejny scenariusz, pociągi. No i tu ja sobie przeczytam oczywiście. Mieliście ankietę do głosowania, opublikowałem ją mniej więcej Wam w sobotę. To nagrywam w niedzielę, bo całkiem szybko zagłosowaliście i było całkiem sporo głosów, nawet całkiem szybko, więc co tu dużo mówić. Proszę bardzo. Chcieliście pociągi, to było przeważające. Drugi było przy zaporze. Ale to był miał najwięcej głosów. Więc przy tym pozostajemy. No i mam nadzieję, że to się opublikuje w poniedziałek. No i tak. Pociągi. Tak się nazywa nasz nowy scenariusz. Rozległa równina, która aż się prosi o przekształcenie w miasto pełne pociągów. Kurczę, mówię trochę przez nazwę, mówię. Zatyka się nos. W scenariuszu tym nacisk położony na rozbudowę linii kolejowych i zapewnienie mieszkańcom transportu kolejowego. Dodatkowo nagroda ofertowana jest za stworzenie obszarów przemysłowych o wszystkich specjalnościach rolnictwo, oprawy leśne, ruda oraz ropa naftowa. Oraz podłączenie ich do sieci kolejowej za pomocą kolejowej stacji towarowych. Gra rozpoczyna się na pustej mapie, średni poziom trudności. Oczywiście już tutaj dla Was mam standardowy. Nazwa miasta. Jak ma się nazywać nasze miasto? Piszcie w komentarzach. I tak. Warunki zwycięstwa. Wypełnij wszystkie wypełniejsze warunki. Zbuduj 210 kratek torów kolejowych. To nie powinno być trudne. 200 osób przewiezionych pociągami. To też raczej nie jest jakieś trudne. Warunki porażki. Spełnij dowolny z warunków. Po 20 tygodniach gry populacja poniżej 1000. Po 150 tygodniach gry populacja poniżej 12 tysięcy. Stan konta poniżej 0. To nie jest jakieś strasznie trudne. Tutaj sobie zrobię zdjęcie. Zasoby. Ropa, ruda. No, mniej więcej jest porówno. Nawet są jakieś statki. Dobrze, co tu dużo mówić? Zaczynamy. No, teraz się będzie chwilę ładować. Mam nadzieję, że niedługo, bo dzisiaj jestem po tym fajnym live'ie, gdzie z Dominikiem gadałem. Dzisiaj tak trochę odjechaliśmy, że. Szkoda gadać. Naprawdę bardzo fajny live. Polecam do obejrzenia nawet. Tak gadaliśmy, a głównie, że. Szkoda mówić. Dobra. Ładuje nam się. Cześć, siema. Komunikat historii. Lubisz pociągi? No jeszcze się pytasz. Znakowo to idealna lokalizacja dla miasta stawiającego na transport kolejowy. W której jest zadanie wybudowanie tętniącej życie metropolii powierzone właśnie tobie. Do dzieła. Okej, po pierwsze pauza. No i tak, zobaczmy, ja już ten scenariusz też tam włączyłem, nawet nie raz. I tak, okej, pokaż mi zasoby. O, co to było? Nie, już samo bycie przy wodzie. Dobrze, tam jest jakaś ropa. Tu jest ruda. To nie jest dobrze, że tu jest ropa, a tu jest ruda. Tak trochę na poprzek. Tak czy siak będziemy musieli tutaj pójść. I przemysłu to my jako takiego tutaj nie mamy zbyt dużo. Tu jest trochę leśnej. Ale poza tym. Nie. Dam tutaj standardowy przemysł, bo tu nie ma co jakieś specjalizacje wchodzić. Tutaj dookoła tego można coś pomyśleć, ale tak poza tym to. Nie ma zbyt dużo. Dobra. Dajmy sobie naszą drogę tutaj. Się teraz zastanawiam, bo ta autostrada tutaj żadna jakoś tak specjalnie nie jedzie. Dobra, tutaj ta autostrada nie szła sobie dalej. Okej. Powiedzmy tu sobie na razie zróbmy taki standardowy wyjazd, jak ja to robię we wszystkich moich miastach. I tutaj standardowy wyjazd. Okej. Mniej więcej zaczniemy nasze miasto standardowo, bo tutaj nie ma nic specjalnego, tak? Nie możemy zejść tylko poniżej 0. To jest najtrudniejsze akurat. I musimy szybko się rozbudować. To druga rzecz, którą też trzeba dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. Dobrze, taki ładny, prosty zjazd. I tak. Tu dajmy sobie. A, powiedzmy gdzieś tam taka odległość tutaj teraz. I tu. Dobra. No i tak. Ponieważ póki co nie mamy jako takich jeszcze tutaj dobrych węzłów, bo autostrady są póki co zablokowane, sobie zrobimy coś takiego. Czyli tutaj zjazd. Tak, ale to nie musi tak dokładnie wyglądać. Możemy sobie zrobić tak.
Później tak, o, i tu tak. No, świetnie. Teraz zróbmy to samo tutaj. Oj, będzie to trudno. No powiedzmy, że to jest jakoś tak. Później idziemy tu. Dotąd. I tu się łączymy. No, powiedzmy, że wygląda to w miarę trochę inaczej. Ale dobra, nie będę na razie już zrzędzić. Już póki co niech tak będzie. No i dajmy sobie dzielnicę mieszkalną. Zaczniemy budować w tym kierunku. Inaczej niż zazwyczaj, tak wiem, ale... Ale niech już tak będzie. Dobra, co 4 będzie zjazd. Dobrze. Tutaj trochę forsy marnujemy. Ale tak niestety musi być. I tutaj dajmy sobie... Tu będzie może jakaś dzielnica taka bardziej przemysłowa. To się nad tym zastanowimy. I nazwy dla dzielnic. Wiem, tutaj będę musiał Dominika wziąć, bo on wymyślał idealne nazwy dla dzielnic tutaj wszystkich w naszym głównym mieście. No ale no, dobra, pomyślę. Dobra, po jeszcze linie pomocnicze wyłącz, bo to mi teraz tutaj w ogóle nie pomaga. A rzeczy te mi nie pomagają, po prostu są do wyrzucenia. Tutaj taki względny przemysł, żeby się budował. Na razie dam taki względny. Co nie? Czyli tutaj wypełnij to, 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 to i to. W sumie nawet możemy to na razie wyłączyć, aby nie mieć problemu z wodą. I tutaj ogólny coś takiego. I tutaj ogólny taki handel będzie naprzeciwko. Dobra. To mogłoby być. Dzielnice. Dobra. Nazwę dla dzielnic. Proszę bardzo. Swoją drogą podobno dzielnicy jeszcze nie można robić, ale to jest akurat bug. Na który nawet nie ma drodze jako tako. Bo w kamieniach milowych nie powinniśmy być w stanie tego robić. I teoretycznie nie powinniśmy być teraz na pauzie, ale... Ale no niestety inaczej się nie da. Dalej, woda. Prąd jest dosyć tutaj ładny i silny, więc można sobie zrobić w ten sposób. Tak, tak i odtąd by się pociągnęło nitkę wody. Tylko nitkę wody byśmy sobie pociągnęli tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało już. A nie tak jak zazwyczaj to jest. Okej, okay. No może być. I stąd prosto jak model strzelił do ciebie. Dobra, to mamy zrobione, teraz tylko jeszcze prąd. Prąd proponuję postawić dużą taką elektrownię, aby już nam trochę dała prądu i nie było co chwilę później problemów, że a gdzie jest prąd. Dobra, to jak później wyścimy sobie te, takie coś, to powinno być całkiem dobrze. Przy czym można sobie puścić stąd. Po drugiej stronie. To nawet będzie lepiej. Kurde. Nie chcę pójść tak, jak ja bym to chciał, żeby to było. No cóż. Dobra, no i stąd drut pójdzie prosto aż do ciebie. Dobrze, play. Furtkę to my tutaj za dużo nie mamy. Już na starcie jesteśmy na... Jest to ja cię na razie wyłączę, bo ty dużo zżerasz. A ja na razie nie potrzebuję. I ciebie też. Dobra. Swędego, póki co, jeszcze nikt nie korzysta w ogóle z autostrady w jakimkolwiek kierunku. O, nie, już ktoś jedzie. Nie, swędego, co my tak przyspieszyliśmy ten czas? Bez przesady. A tutaj ktoś może już jedzie do miasta? Nie. Nie. O, dobra. Teraz jest coś potrzebne, to możemy ci włączyć. Dobrze, jacyś ludzie się budują. Ale prądu jeszcze nie macie. No cóż, takie życie. Prądu i ścieków. Ty już ścieki potrzebujesz? Okej, a wy nie macie wody. No tam rudy jeszcze nie robiłem, bo tam sądziłem, że jeszcze nikogo nie ma. Nawet tu się już budowaliście. Jak tak możecie? Ja tutaj nie. Tu jeszcze się nie mogą nam budować. Tam, gdzie nie ma rudy. Dobrze, tutaj proszę bardzo. I tutaj w sumie również. Tutaj też. Okej. Możecie się budować. Ludzie. Ludzie, tylko tak szybko, żebym ja tu nie miał jakichś wielkich problemów z budżetem. Pożyczek jeszcze nie mogę żadnych brać. Od pierwszego kamienia milowego mam, tak? Czekaj. Pierwszy kamień milowy... nie tutaj. 500, okej, dobra. To sobie nie z tym musimy czekać. Swanego, tutaj jest naprawdę fajna ta autostrada. Ona się już tak ciągnie tutaj na górę. Jak mi tutaj meteor padnie, to mam problem. Bo mi tutaj wszystko rozłącza. I pierwsze, co trzeba będzie kupić, to ten kawałek ziemi tutaj. Bo dzięki niemu będziemy widzieć trochę więcej
terenów. O, jakby coś tutaj się doda jeszcze. No ale nie, tam akurat trzeba pójść, a ta pola jest tu. A tam jest też woda. No to będzie trzeba zrobić takie trochę inne miasto, takie trochę bardziej podłużne. No zobaczymy. Zastanawiam, to można na razie wyburzyć. Bo to aż takie długie mi tutaj nie jest do niczego potrzebne. Póki co mamy duży minus. I to nie jest dobra wiadomość. I to naprawdę duży minus. A, no tak, tu miał się handel budować. A jest tutaj drut zrobiony. To coś w tym jest. Ciach. Ciach. Macie. Co nie, bo tutaj. O, właśnie. Właśnie o tym mówiłem. Budujcie się tutaj, bo handel też jest potrzebny nam. Mimo wszystko. Dalej, tutaj też możemy dać trochę ludków. Na razie tak, żeby jak najwięcej tutaj było ludzi, co nie? Żeby to się jakoś zaczęło już budować. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Okej. Okay. Let's try now. Dobra, to wy tutaj się budujecie, a ja mam nadzieję nie bankrutuję. To jest podstawa. Dobrze. O, dobra, jakiś ruch się zaczyna już robić. Jakiś hałas od drogi może być już. No właśnie. Właśnie. Ale na razie nie będziemy jakoś tam zrzędzić specjalnie, bo to tak na zawsze na początku gry jest. Zawsze to się tak długo kręci i to miasto buduje. Ale już jakiś tam pierwszy etap byśmy przekroczyli dzisiaj, mam nadzieję. Żeby nie było, że tak powoli się ciągnie i ciągnie i nic z tego. Dobra. Jedzie jakiś pierwsze coś i oczywiście mi tutaj już jest jakiś problem, bo światła się poustawiały i nie wiadomo w ogóle po co. Tutaj przecież nie ma żadnego jakiegoś wielkiego ruchu i już światła. Jeśli gdzieś światło by można było wmontować, to tutaj. O tak. Tutaj przejść światła to jest po prostu coś innego. Nie, czekaj, nie tutaj. Tutaj. Żebym widział jakieś światło. Zielone. Ciekawe jak długo. Możemy spuścić jakąś już katastrofę? O, bardzo słusznie. Tylko jakaś dziesiątka, że szanujmy się. Ale jazda, zobaczcie, cały czas zielone. Ciekawe, no normalnie niczemu. O. Dobrze, zobaczymy jak tam wjazd do miasta. Okej. Dobra, jakiś tam już ruch jest. A ja cały czas na minusie. Przemysł chce się budować. No to przemysł ma miejsce przecież do budowy. Niech się buduje. Ale. Budowa nowego miasta. To ja rozumiem. Kamienie milowe, pokaż mi. O, blisko jesteśmy pierwszej forsy już. Odpady, opieka zdrowotna i edukacja. Tak teraz się zacząłem zastanawiać, że. O, będziemy widzieć 210 i 200 tysięcy osób przywiezionych, dobra. Ludzie się tak mniej już chcą budować. Ciekawe czemu, szkoda. Skoda. No ale ma nie Skoda. Dobra. To nie zmienia faktu, że przemysł mi tu się powinien ładnie, ekscytujący budować. Macie tutaj jeszcze miejsce. A nawet tutaj wam dam. Żebyście się mi tutaj budowali po całości. Nie ma upustów. Dobra. Przemysł się nie buduje. Lud. Ojejku. Oj. Coś mi tutaj jakieś koreczki zaczynają robić. No ale dobra, na razie niech tak będzie. Później będę pracować nad tymi szybkimi drogami, a na razie to nie. Jakieś drobne. A, może tutaj są światła. Na razie te światła tutaj nic nie robią. Kurczę, nawet stopów nie mogę im postawiać. O! O, dokładnie. Dokładnie, tak. Stopy, macie tutaj stopy. Nie, no, nie. Dobra, bez przesady. Jeśli gdzieś stopy możemy postawić, to tutaj. Albo tą drogę ustawić jako droga priorytetowa. To wtedy wszystkie wjazdy poza tymi, co ja powyłączam je, będą miały coś takiego. Bo tutaj akurat to nie jest nam w ogóle potrzebne. Dobra, lud się jako tako buduje. To jest dobrą wiadomością, bo lud się nam musi tutaj budować. I to najlepiej w jakimś szybkim, niezatrważającym tempie. Tu dalej będzie trzeba w ogóle przejść. Tu będziemy dookoła tej autostrady się budować. Taki mam pomysł. I najlepiej to jakoś w tym kierunku iść, a nie tutaj. A nie w tym. Jak ten przemysł tutaj wcisnęliśmy i nie wiem po co. Dobra. No dobra, już niech będzie. Dobrze, schodzimy z minusa. Dobra wiadomość. Jednakże nasze
nasi kochani ludzie nie chcą się tak szybko budować, jak ja bym to chciał. To mniej dobra wiadomość. Dobrze, dajmy sobie stąd, tutaj. I dajmy, żebyście to wypełnili. I tutaj najlepiej też. Prąd to nie, woda. Damy wam tutaj wodę, powiedzmy. Tylko żebyście mi tu zaraz nie zaczęli zrzędzić z wiadomych przyczyn. Że nie wiadomo co i Greenpeace i takie tam. Dobra, macie tutaj miejsce. Budować mi się, bo jest potrzebna mi woda, nie mogę zejść poniżej zera. Co to za parkowanie mi tu na ulicy? Trzeba będzie mi jakąś komunikację. Właśnie, mam do was pytanie, w komentarzach możecie napisać, czy mam tutaj iść głównie tylko i wyłącznie w pociągi? Czy iść jeszcze w innego rodzaju tutaj transport, który by dowoził do pociągów? Ale zastanę, że jednak pociągi by tu były głównie preferowane. I właśnie a propos pociągów, to tutaj będzie idealny spocik na jakiś dworzec, taki większy trochę. Tak, to będzie dobre miejsce. Tu dworzec, tutaj sobie tak puścić. I tutaj obok tej nitki po drugiej stronie. O tak. A to tak bardziej przyszłościowe myślenie. Dobra, powoli dobijemy zaraz do 500. A kamień minowy. W sensie cel. No dobra, powoli tam dobijamy do tego 1000. Ale bardzo powoli. Ale właśnie, radio. Dlatego tutaj jest tak cicho. Dawaj, nie. Rock City, dawaj. Jedziemy. Lecimy. Już blisko? Mamy to. Odpady, opieka zdrowotna, edukacja. Po pierwsze, to musi być edukacja. Panujmy się. Edukacja jest załatwiona. Odpady. 4000. To nie jest jakoś strasznie dużo, więc możemy wam też to postawić. Ale nie tuż przy tej drodze. Tutaj macie. No i opieka zdrowotna na upartego by też nam weszło, ale jednak wolę może na razie tego nie stawiać. Tak tylko na razie. O, przyspieszmy trochę czas. Musimy dobić teraz szybko do 1000. A to nie jest tak. Coś tak nie chcę, że szybko. Z tego co to za podział? Jest jakiś cień czy co? Co? Aha. To chyba jeszcze nie te autostrada, to nie zmienia faktu, że to inaczej wygląda. Tak, to jeszcze nie autostrady. Pod spodu, ale to oświetlenie, to no tak na pewno nie działa. To jest jakiś błąd kolejny. Ajajaj. Tak wspomniałem, czy tu się mam jakieś już korki przy wyjazdach? Nie, na razie nie. O! Dużo ludzi to tutaj idzie. Nie to. No, wjeżdża trochę. Tu również. A ktoś wyjeżdża z mojego miasta? Nie wolno. Aha. Ktoś robi taką dziwną traskę. Można i tak. Można i być pijany nawet. Dobrze. Fotka nie chce się coś zgadzać. A dam im tutaj przecież kupę miejsca, żebyście się budowali. Macie już edukację, tak? Jest niej nawet za dużo. Powoli będziecie do niej przychodzić, ale to nie zmienia faktu, że jest jej naprawdę dużo. Właśnie, jak jest z prądem? Prądu jest od kupy. Możemy zjeść z budżetem na prąd. To może być pomysł. Na przykład do takiego 80%. O, przyspieszyli chyba tutaj procenty z schodzeniem. Po tej aktualizacji stopnia. Jak jest teraz z prądem? Lekko nam spadł. Okej, okay. A trochę przeszczędzimy forsy. O! Dobra, zaczęło ruszać. Jest więcej ludzi przychodzi. Dobrze, bardzo dobrze. Handel chce się budować. To musimy tę drogę trochę przybudować. Tu troszeczkę. Prostą chcę ją budować. Dotąd. I stąd tutaj podłączyć. Dobra. Tutaj macie taki skromny kawałek. I tutaj się budować. A, szybko schodzi, okej, okay, czyli jest zapotrzebowanie. Dobra, zaraz to podłączymy. Nie bulwersować się, że nie macie ścieków. To tylko chwilowe i przejściowe, tak? Tutaj macie podłączenie. O, już zaczęli marudzić.
ale ci się jeszcze nie skapnęli, że nie mają wody i prądu. Okej, bardzo słusznie. Dobrze. Jak tutaj nasz przemysł? No buduje się, to nie jest jeszcze ta Cities in Texture, że sobie sam buduje wszystko, ale może być. Właśnie, od kiedy jest autostrada? Od 2800, okej, okay, dobra, to trochę więcej, to trzeba trochę poczekać już. Szanujmy się, żadnych świateł. Żadnych świateł mi tutaj nie budować. Nie ma mowy. Okej, okay, dobra, i my tu sobie czekamy. No, ale tu całkiem już to ładnie zaczyna działać. I jesteśmy nawet na plusie. O, to jeszcze lepiej. Co z prądem? A, prąd zaczął nam schodzić. A co z wodą? O, możemy zejść pewnie na wodzie na pewno. To możemy już podnieść. Tam do takich dziw... A, dajmy już sobie 100. Trochę przeszkodziliśmy, ale wodę można zniżyć na pewno. Dajmy sobie tutaj, nie 80, tak jak było przed chwilą na prądzie. Nie powinno to nam jakoś tam strasznie zaszlangować. Akurat tego za dużo pompujemy. Coś się zmieniło? Wyłączyło się, włączyło. Niezbyt. Dobra, ale będziemy więcej porcji zyskiwać tak czy siak. Okej, okay, może być. Dobra, ci się powoli budują. Źle, bo powoli. A mi tutaj tygodnie naliczają się. O, jesteśmy już blisko. Bo jest 924, dobra. Teoretycznie powinien już teraz wbić do 1000. To bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo dobrze. A tutaj naprawdę tak. Coś możemy jeszcze zejść z tą wodą. Do 60 nawet? Nie wiem, czy to nie jest lekka przesada, ale dobra. O, o! Zeszło teraz trochę. No, na tyle powinno nam spokojnie teraz wystarczyć. Dobrze. Popyt jest całkowicie zaspokojony. Za chwilę dobijemy do 1000, czy coś się wydarzy niezwykłego? Zaraz zobaczymy. Temperatura się tutaj waha. Zaraz postawimy tutaj tam szpital, ale zobaczmy na razie, co się stanie tutaj. Po 1000 dobiciu. Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Dobra, dobra, miasto bardzo szybko się rozwija. Oby tak kraj, a twoje pociągi będą miały mnóstwo pasażerów. Bardzo słusznie, bardzo dobry pomysł. Kurczę, wyłączyło dwa na raz. A, jeszcze falso dostaliśmy. Tak, proponuję najpierw postawić naszą klinikę. I wejść w te kamienie milowe. I zobaczcie cele. Mamy pierwszy zebrany. Teraz musimy 12 tysięcy wbić. Też w miarę szybko. Dobrze, bo co jest o 12? Czekaj, tylko zobaczmy. O 12 się pociągi zaczynają. Okej, czyli taki właściwy już scenariusz. Kształtowanie terenu, parki i prace. O, o, parki się pojawiły, świetnie. Kanały, nabrzeża, wał przeciw... Dobrze, parki, świetnie. Brokopuła, bardzo słusznie, a nic nowego takiego szczególnego? A nie, to tutaj, teraz było to. To jeszcze tego nie mamy, okej. Okay. Dzielnice, leśnictwo, okej. Okay. Możemy sobie zmienić na leśnictwo, możemy sobie w sumie zmienić. Służby, ratownicze, policja, zaopatrzenie w czujniki dymu. Posterunek policji. Czujnik dymu dam im później, ale straż pożarna może się przydać. I to... Damy im jakoś tutaj. Nie chcę ich też jakoś tam strasznie daleko dawać od, wiecie. Centrali. Się zastanawiam, czy ich tutaj zmienić na tych? Jak to jest z tym drzewkami? Chyba jakieś tutaj jest. Możemy w sumie wam tutaj dać. Macie drzewko. Właśnie, tą dzielnicę trzeba pomiększyć. Proszę bardzo, jest nasza mieszkanka. A tutaj będą nasze... No wiecie, reszta. A, no i zobaczymy, jak będzie teraz, czy scenariusz pójdzie dalej, czy nie. No dobra. Tu będzie nowy park, coś nowy ten, dzielnica. Dzielnica wyścigi. Kojarzy mi się to z jakimś, nie wiem, dzielnicą Warszawy. Nie wiem zupełnie czy. Dobra, póki co będziemy tutaj szli w tym kierunku. Aby to jakoś tam rozbudować to miasto.
W sensie tych tutaj ludków. Bo chcę, żebyśmy doszli tutaj do wody i w tym kierunku będzie szli, a nie tutaj dookoła tego. Taki mam przynajmniej pomysł. Dobra. Tu trochę handlu jeszcze się zmieści. I tutaj nasi ludzie, kochani. Czy kochani tacy, to ja nie wiem. No tutaj jak mi się zaczynają awanturować, to z tym będzie trochę gorzej. No, nie, na razie nic więcej, nie? I policję później trochę możemy dać, ale na razie nie jest to jakoś jeszcze źle. W każdym przypadku naprawdę jest całkiem niezły. I co? Czy tam tu się jakoś podłączył jeszcze? Nie. Przecież my tutaj daliśmy, że możecie się budować. A, no tak, bo teraz się wszyscy pousuwali po tym, jak im dałem, że możecie się budować na coś innego. Okej. Dobra, może będzie więcej składek teraz. Na ZUS. Dobrze, dajmy sobie tutaj taką małą odnogę na specjalną tą naszą dzielnicę handlową. Byście się tutaj mogli bardziej budować. Proszę bardzo. I tutaj na pewno się podobiły światła. Wyłącz. Od razu wyłączamy z partyzanta, żeby nie było, żeby było włączone. I tutaj wracaj, tutaj mają się ludzie budować. O, deszczyk! Deszczyk zaczął padać, nie najlepiej. Od kiedy jest służba drogowa? O, trochę później. No, na razie jeszcze nie ma służby drogowej, ale to nie jest jakiś wielki problem. Bo pieniądze się już jakoś zarabiają, tak? Jakoś tam mniej więcej to idzie. Dobra, jak tam z tym odcinkiem? Bo dzisiaj takie pół godziny chciałem, bo to jest dopiero początek, ale żeby jakoś już rozpocząć to miasto. Bo to nie jest tylko taki scenariusz, gdzie już mamy jakieś gotowe miasto i tylko będziemy go bronić. Nie, nie, nie. To nie tu. Możemy jakiś kupić już obszar? O, możemy. Świetnie. Szturowców tutaj jest naprawdę mało. 5000. Na razie nie będziemy kupować. Na razie to nie jest jakoś niezbędne. Ale później, kto wie? Kto wie, a może będzie nam potrzebne. I tu tą dzielnicę trzeba dalej pociągnąć. Dobra. I tutaj nasz handel również. Jakby się tutaj tak ciągnął dalej, byłoby naprawdę fajnie. I tak właściwie... Oj. To nie to chciałem zrobić, na pewno. Na pewno to nie tak miało wyglądać, to przy tym później będzie zrobione. Ale... Tutaj się to ciągnie. Ale już zaczynałem malować gdzieś na naszą policję. Na razie nie postawię, muszę mieć jakiś zapas z 2000 dopiero wtedy, bo... Tak to będzie problem wiadomo jaki. Jaki? A nie, w sumie wy już nie będziecie mieli ciszy wyborczej. Wy to już wiecie, jakie jest tutaj wyborów nawet trzeba. To wy macie o wiele lepszą pozycję dla mnie. O, dobra, dotąd tego tą drogę. Bo tu będzie to później na autostradę przerobione, więc co innego będzie, tak? Dobrze, poczekajmy na tej forsy. Właśnie jak jest z prądem jest w miarę. Aha, z wodą też jest już raczej w miarę. A nie daj baj. Okej, dobra, tutaj się to powoli rozwija. Powoli. Z naciskiem na niestety powoli. Dobrze, zaraz nam postawimy, tak? Spokojnie, spokojnie. Tak, jakie najnowsze wiadomości? Co tam ćwierkacz mówi? Najnowsze wiadomości przeprowadzone to jest osobisty placówek odrzutowych w kontrolach środowisku. Doszło do kilku zdarzeń za ścianą, poza tym rewelacja. Okej, okej. Ile taka policja już ściągnie, tak z ciekawości? Woda, elektryczność, miejsca dla dowozów, utrzymanie 480, okej, czyli nie jest jakoś strasznie duże. Dobra, ludzie się w miarę popytowo tutaj zabierniają. Gorzej z tym, że jedyny wjazd jest tutaj. A miasto się ciągnie w tym kierunku. Tu trzeba nie ten węzeł na pewno jakoś tam powiększyć troszeczkę. Znowu to jest... Tak, my mamy takie tylko 3 autostrady wyjeżdżające poza region. Dalej 3, jakby było ich 0. Jakby była jedna, jak w jednym scenariuszu. Dobrze, możemy postawić policję. Macz. Gorzej z tym, że trochę ją źle postawiłem, ale dobra. Od kiedy jest kolejny kamień milowy? 1600. A, to za chwilę. Bo tam z zegarkiem patrzę, no to na tym kamieniu milowym zakończymy mniej więcej.
Już chwila i będziemy go mieć. Bo tutaj się ludzie chętnie budują. W sumie nawet się nie dziwię. Policja powinna już być. Dobrze, mamy niewielkie miasteczko. Kształtowanie krajobrazu, parki. No i to głównie nam daje parki, które zaraz jakieś tam postawimy. Odpływ wody słodki jeszcze. Pamiętaj, aby zerknąć nowe blokowane budynki. Tak, tylko wiesz, taki budynek kosztuje, no nie wiem, przykładowo 190 tysięcy i ja takiego nie wstawię. Ten kosztuje na przykład dychę. 25. 20. 17. 14. Dycha. Statua zakupów. O, akurat to można było tutaj postawić. Akurat to jest dobry spocik. Proszę bardzo. Macie statuę zakupów w centrum naszej tej dzielnicy handlowej. Bardzo słusznie. Nie, nie to. Okej, okay, tutaj jest mniej więcej wszystko pootwierane. Wody brakujesz. Dobrze, damy ci tu trochę wody. Mówi, że ci trochę wody brakuje, to ci trochę damy. Dobra, macie. Okej, okay, chyba już problem z tym, co było przed chwilą, został uronemowany. Zwolnijmy trochę czas do standardu, a nie hiperprędkość. Tak właściwie, to możemy sobie już zrobić tak, jak normalnie byśmy robili. O, bo to jest tylko jedna kratka, a jedną kratkę to ja mam na jedną kratkę prosty sposób. Proszę bardzo. Takie piękne kółeczko, a na jedną krateczkę to sobie tu damy drogę. O, dokładnie. Proszę bardzo. Ścieżki rowerowe. Czy ogólnie jakieś ścieżki? Możemy zrobić tutaj im ścieżkę. Stąd. Tu. I tu w dół. Okej, nowy kawałek ziemi. Świetnie. Naprawdę mi to teraz jest niezbędne. Bo nie macie wody. Okej, woda nam się zaczyna kończyć. Czyli jeszcze trzeba podnieść budżet. Z 60. No kto by się pomyślał, że to kiedyś trzeba nie podnieść. Ale i tak długo utrzymaliśmy na czymś takim. No. Skoczyło odpowiednio wysoko, żebym był już zadowolony. A tutaj jest taki pas, co nie, gdzie nic nie ma. I to jest idealny pas na właśnie naszą ścieżkę rowerową. Tutaj tu sobie będzie biec, wyłączmy tylko siatkę. Będzie sobie tutaj biec pod tym mostkiem i będzie to idealne podłączenie tego wszystkiego. Tak. Oj tak. Dobra. Tak. Ta ścieżka tu będzie naprawdę wspaniałym połączeniem. Będą mogli szybko rowerkami podjechać tam, gdzie będą potrzebowali. Tak myślę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej, okay, dobra, tutaj się to przełącza. Nie, tu sobie dajmy podjazd. I tu będzie ta. Przejście, tylko będzie już przejście i dla pieszych, i dla tych. Aby mogli z niego korzystać wszyscy. Dobra, dajmy sobie na jakąś taką wysokość. Ulepszmy to do dowolnej ścieżki, by nie było. I stąd... Kurde. To nie tak miało wyglądać. Dobra. Chwila. Ścieżka tutaj do góry, podłączenie do tego, czyli dla rowerków, i podłączenie do tego, co było tutaj, o, czyli mniej więcej jakoś tak tutaj, jak to było przed chwilą. Próbowało się wybudować, ale ja mu nie pozwoliłem. Tutaj w dół. Dobra, jakby coś jest takie tu dojście. Tu rzeczywiście ulepszmy to do ścieżki dowodowej, aby nikt nie zabłądził i nie poszedł tak, jak nie wolno. Grecz, by to mi przeszło. Nie przejdzie. Nie ma mowy, co? O, dobra. Jako takie przejście tutaj macie, że możecie sobie chodzić. Mam nadzieję, że nikt też z tego korzystać. Czekaj, zobaczmy. Let's look. O, dokładnie. Korzystają z tego tutaj ludzie, a tutaj z tego rowerzyści. Tak, właśnie, żeby więcej rowerzystów z tego korzystało, my tu damy zjazdy przy każdym tego typu miejscu i nawet trochę części można dawać.
O, proszę bardzo. Nie, w sumie taka odległość to nawet będzie tutaj idealna. No. I jeszcze z tych ścieżek rowerowych. Tak, to można byłoby tutaj jeszcze dać taką jedną. Do handlu. Dobra, i tutaj pod handlem będzie po prostu sobie taka ścieżka jechać. Bo póki co tutaj tak nic nie ma jakiegoś takiego szczególnego. W sensie jakiegoś specjalnej dzielnicy, żeby się tu mieli budować czy cokolwiek. Więc póki co coś takiego tu może być. A stąd będzie po prostu ciągnąć tutaj. Tu. Tutaj, tutaj i tutaj. I stąd będzie po prostu prosta ścieżka do tutaj, do podłączenia pod drutem. No, powiedzmy, takie coś może bez tego tutaj dookoła. No to akurat mi całkiem tutaj brzydko się wygląda. Właśnie, zobaczmy, czy ktoś korzysta z tego parku? Czy ktoś tutaj idzie, czy coś? Idą, okej, okay, dobra, idzie, idą, idzie lód. Jeszcze takich rzeczy, które by tutaj się przydały. To jest... A nie mamy jeszcze ścieżki dla rowerzystów. Kurczę, a to by byłoby idealne tutaj. Bo oni teraz na pewno będzie ich dużo tutaj korzystać z tych ścieżek. O, dokładnie. Czy tutaj z tego? No, tak jak widzimy. Żeby sobie tutaj przechodzić tym przejściem, na przykład te, o, jak widzimy, się im trochę spodobało. Już nawet z tym pewnie tutaj. A tutaj? O, ktoś tam jechał. A. No to w miarę używają tego, tak? Wjazd do miasta jest używany. I na trochę w dziwnych celach. A wyjazd no trochę mniej. No głównie przemysł. Dobrze. To tak. Nasze miasto się całkiem ładnie rozwija. Mamy 37 minutę, bo jeszcze tutaj się bawimy teraz ścieżkami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. A kolejny odcinek z tej serii, o to, której teraz tutaj kręcimy. Właściwie. To jak tam jest nasz cel? Okej, okay, graliśmy już ponad 20 tygodni, ale populacja jest powyżej 1000, dobrze? A tutaj musimy mieć 12 tygodni, 12 tysięcy i mamy 2 już. No to musimy trochę przyspieszyć. W kolejnym odcinku trochę przyspieszymy. Nie będziemy się tak wbijać. Kolejny odcinek będzie w piątek. W środę będzie Ski Skylines i w weekend zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak? No tak to w skrócie można powiedzieć. Cześć!